Właściwie to ja zawsze jeżdżę z taką prezentacją pod tytułem Genealogiczne peregrynacje z nazwiskiem i normalnie to jest prezentacja, która trwa dobre półtorej godziny. Ale pani dyrektor powiedziała, że półtorej godziny to nie nada. Za długo, zanudzisz ludzi i tak dalej. Nie, tak nie powiedziała. Natomiast mamy jakiś limit określony. W związku z tym, jeśli państwo pozwolą, to ja będę pewne rzeczy, że tak powiem, troszkę przyspieszał, przeskakiwał. Jeśli uznacie, że to jest fajne, to cofniemy. Genealogia. Ja oczywiście nie chcę być takim mądralą, w związku z tym nie wymyślam, tylko posługuję się książkami. Genealogia to jest rodowód według tego słownika. Historia rodu, nauka badająca dzieje rodzin. A więc jest to rodzina. Prawda? Historia rodziny. Mimo że nauka pomocnicza historii. Drzewo genealogiczne to jest to samo, tylko graficznie przedstawienie, czyli rodowód przedstawiony graficznie. A ta dziwna nazwa peregrynacje, to jest taka moja fanaberia. Otóż ja, proszę państwa, jako genealog, no taką mam skłonność do używania staropolszczyzny. Taki kapis. W związku z tym używam staropolskich słów i peregrynacja to jest właśnie z łacińskiego peregrynacją, podróż za granicą, ale też włóczęga. Czyli krótko mówiąc, ja państwa zapraszam na peregrynację, a więc na włóczęgę, genealogiczną włóczęgę z nazwiskiem. Genealogia składa się mniej więcej z wywodu, z poszukiwania i tworzenia wywodu przodków. Czyli jak nasi przodkowie się kształtują w naszym drzewie. Ja, czyli proban, albo nasz, mój wnuk, prawda, to jest to ten, dla kogo robimy drzewo. I zawsze mamy w lewo, może ja zrobię inną tablicę, tak zwaną pionową, poziomą. Ta była tablicą pionową, bo pionowo są w pokoleniach, widzicie, prawda? Pokolenie. A tu jest tablica pozioma, bo mamy poziom, poziomy mamy tablicę. Więc tu jest proban, powiedzmy mój wnuk, zawsze w lewo po mieczu, w prawo po kądzieli. I ojciec, czyli ja, dziadek ojczysty, czyli mój ojciec będzie tu dla mojego wnuka, to jest dziadek ojczysty, pradziadek ojczysty i tak dalej. Tu jest takie bardziej skomplikowane krewni, powinowaci. Wiadomo, że krewni to są ci, którzy są z mojej krwi albo z krwi mojego ojca. Natomiast dla probanta, prawda? Natomiast ze strony matki to są krewni ze strony matki mojego ojca, prawda? Znaczy mojego dziecka. Czyli jeżeli ja jestem ojcem tego probanta, a to jest matka, czyli moja żona, to ludzie z tej grupy nie są krewnymi tych, tylko to są powinowaci poprzez małżeństwo, prawda? No jeszcze są takie pojęcia jak przodkowie, antenaci, wstępni, ascendenci albo potomkowie, czyli wstępni, descendenci. Nie musimy się tego uczyć, pamiętajcie się genealogię, ale czasami życie nas może do tego zmusić, bo jeśli się spotkamy z na przykład pisaniem testamentu, albo jedni będą pisać, a inni będą go odczytywać, prawda? To my odczytujący będziemy wstępnymi, czyli descendentami tego, kto napisał testament, albo jeżeli będziemy pisać, to możemy wymieniać swoich przodków. Jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to odsyłam go do bardzo dobrej książki pani Małgorzaty Nowaczyk, Genealogia, poszukiwania przodków, genealogia dla każdego. Jest to piękna książka, bardzo szczegółowo opisująca, jak poszukiwać jak robić poszukiwania genealogiczne, jaki sposób do archiwów dotrzeć i tak dalej. Symbolem w drzewach genealogicznych są dość oczywiste, można to sobie robić dowolnie, ale przyjęło się, że urodzenie to jest gwiazdka, jeżeli nieślubne to jest tak, ślub. Widzimy, że ślub to nieskończoność, no niestety ta nieskończoność czasami pęka i bywa, że następuje coś innego. Związki przedmałżeńskie, chrzest, zgon. N, jeżeli nie znamy na przykład imienia albo imienia i nazwiska, bo może być tak, że któregoś przodka nie znamy dokładnie, tylko wiemy jakieś ogólnikowe rzeczy.
I to jest moje naczelne hasło, które kieruję do wszystkich, którzy albo nie wiedzą o tym, że mogą zostać genealogiem, albo chcieliby, już wiedzą, ale nie wiedzą jak. Każdy może zostać genealogiem. Bywa tak, że człowiek robi genealogię, jest genealogiem rodzinnym, a tego sobie nie uświadamia. Ja mam taki przykład kuzynki, mojej bliskiej kuzynki ze strony mojej mamy, która mieszka na wsi, bardzo dzielny człowiek, zapracowana od rana do wieczora. Wiadomo, jak to jest przy gospodarce. Jak ja do niej pojechałem, zacząłem ją wypytywać, to się okazało, że ona potrafiła z pamięci wymienić wszystkich krewnych, przodków, dziadków, pradziadków, a jej mąż, który wydawało mi się, że tylko rolnictwem i koniem zainteresowany, miał zapisane w notesiku, z nagrobków spisywał. Jak likwidowali nagrobki, to on spisywał dane. Miał spisane dane tych przodków, on się też nazywa Mentyka, bo moja kuzynka wyszła za mojego potomka moich przodków. O, tak bym powiedział. I proszę Państwa, okazuje się, że ta Teresa, moja kuzynka, jest wspaniałym genealogiem. Ona w życiu nie słyszała słowa genealog. Co ty mi tutaj szalisz, jakiś tam genealog, ginekolog? To dla niej to było. Ale ona robiła tą genealogię, bo ona to miała w pamięci. I to jest często wspaniała rzecz, że są ludzie, którzy to mają, jak to się mówi, w jednym palcu, nieuświadomione. I dlatego zawsze apeluję, szczególnie jak w szkołach takie prezentacje robię, to do młodzieży apeluję, słuchajcie, rozmawiajcie z dziadkami, babciami, z ciociami, bo to są skarbnice wiedzy genealogicznej. I od nich się dowiecie o swoich dziejach. Ale generalnie każdy może zostać genealogiem. Wystarczy tylko chcieć. Jak to zrobić? Jak zacząć? Otóż trzeba przede wszystkim, proszę Państwa, zebrać te wszystkie informacje ustne, jak powiedziałem, od babci, opowieści rodzinne, wywiady. I tu, proszę Państwa, takie znaki napisałem. Okazją do tych rodzinnych opowieści, wywiadów to jest Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych. To są święta rodzinne. A jak powiedziałem, genealogia to święta rodzinne. To rodzina. W związku z tym podczas tych świąt, proszę Państwa, trzeba te wywiady robić. Zbierać wszystkie dokumenty, metryki urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa nadania, kroniki, zapiski, książki, kalendarze. Kiedyś książeczka od nabożeństwa naszej prababci to była skarbnica wiedzy, bo tam zapisywała, które dziecko się kiedy urodziło, kto się żenił i tak dalej, prawda? To jest skarbnica wiedzy. A oprócz tego fotografie. Fotografie trzeba opisywać, uzupełniać, żeby wiadomo było, kto jest na tej fotografii, bo kiedyś to się przyda. Żeby w tej genealogii napisać, że to była prababcia Józia albo jej siostra. I oczywiście cały czas pamiętamy łacińskie przysłowie tempus fugit. Ja tak powiedziałem po włosku fugit, po łacinie. Tempus fugit, czyli czas ucieka. Co zapisujemy? Imię, nazwisko, wiadomo, daty, dokładne lub przybliżone, chociaż rok, urodzenia, małżeństwa, zgonu. Jak nie wiemy dokładnie, kiedy na przykład dziadek Leon się urodził, to może jakaś babcia będzie wiedziała, że on umarł, jak miał 80 lat. A który rok umarł? W 82. No to wiemy, kiedy się urodził, nie? Mniej więcej. Plus minus. Czyli w 902 się urodził. Bardzo ważne jest miejsca, parafia, wieś, okolice, gdzie się urodził, małżeństwo, gdzie zgon. Bo jak skończy się wiedza ta ustna, to wtedy, proszę Państwa, musimy zacząć szukać w archiwach. Czyli musimy wiedzieć, do jakiej parafii uderzyć, gdzie wystąpić o te nasze metryki. No i jak już mamy rodzice, dziadków, pradziadków po mieczu i po kądzieli, albo jeśli ja robię takie drzewo i mam już prawnuki, wnuki, dzieci, ja jako nestor rodu, to sobie rysuję zarys drzewa i robię taki wywód przodków albo tablicę potomków, czyli mogę zrobić albo przodków, albo potomków, prawda, ode mnie, ale mogę to połączyć razem. Klasyczne drzewa to jest albo wywód przodków, albo tablica potomków. Natomiast ja mogę zrobić tak zwany zegar piaskowy, czyli połączenie wywodu przodków z tablicą potomków. To jest, proszę Państwa, drzewo, o, tutaj też takie drzewo mam, to jest właśnie drzewo wydrukowane,
Jeśli Państwo potraficie dojrzeć, nie. Ale w każdym razie jest to drzewo, które zostało narysowane w 1944 roku, a więc 69 lat temu. Wyobraźcie sobie, to jest dokładnie tyle, ile ja mam. Bo jak ja miałem pół roku, o, tu widzicie to jabłuszko, bo gruszki to są dziewczynki, a jabłuszka to są chłopcy. Tu może musicie mi uwierzyć, tu jest napisane Grześ. Grześ, bo Grześ miał pół roku wtedy. I ojciec mnie już posadził na czele genealogicznym, bo to jest wykonane przez Władysława Mędykę, zięcia tych ziemlińskich z okazji ich 50-lecia. Czyli mój ojciec zrobił drzewo genealogiczne dla swoich teściów z okazji ich 50-lecia ślubu. I na tym umieścił wszystkie oczywiście gałęzie. Moi dziadkowie mieli 14 dzieci. Już cała historia, nie będę to opowiadał, w tym zeszycie jest historia, saga rodu ziemlińskich. To drzewo można tak wyrysować, jako taką typową tablicę, prawda, pokolenia. Można również kółeczko zrobić, gdzie tu są ziemlińscy, prawda? Pierwsze pokolenie dzieci, drugie pokolenie, czyli tak by trzy pokolenia mamy na tym drzewie. I to było w 1944 roku. A ja w 2000 sobie pomyślałem, ciekaw jestem, ile osób z tamtego małego drzewa jest teraz, w 2000 roku. Czyli ja to nazwałem projekt taki, ile krwi ziemlińskich wpłynie w trzecie tysiąclecie. Jak to ładnie brzmiało, prawda? Bo się zaczynało trzecie tysiąclecie. I się okazało, że z tamtych 48 osób na tamtym drzewie, tutaj mamy, proszę Państwa, 239, tak? No, w każdym razie, zobaczcie, już jest 7 pokoleń. Tamte były raz, dwa, trzy pokolenia, a tu, proszę zobaczyć, 7 pokoleń. Tak można, ale można rysować drzewo ręcznie. Ja myślę, że tu ktoś z Państwa jest, kto może ma gdzieś w domu narysowane ręcznie drzewo. Można, prawda? Tylko tu jest jeden problem, że jeżeli na przykład w pewnym momencie odkryjemy, że tu jest, był jeszcze jeden człowiek, albo tu, to co? Przerysowywać wszystko? Przenosić? Na nowo to rysować? Nie, jest na to metoda. Komputer. Bo teraz żyjemy w nowych czasach, prawda? I proszę Państwa, są dziesiątki programów komputerowych, które pozwalają na bardzo ładne, szybkie wydrukowanie drzewa genealogicznego. Tylko wklepujemy nazwisko, imię, datę urodzenia, różne fakty, zdjęcie dodajemy i takie drzewo można zrobić. I proszę popatrzeć, to drzewo to jest tak, że tu jestem ja, a to moje rodzeństwo, tu jest moja żona, prawda? My mamy dzieci, syna i córkę. Córka wyszła za mąż, w związku z tym już tutaj widać nowa rodzina, natomiast syn jest tu, wtedy jak ja to rysowałem, jeszcze nie miał swojego syna, natomiast to moje małżeństwo, o widzicie, po mieczu jest tak tutaj wyrysowane. Dla mojego syna to jest linia męska, czyli po mieczu. Natomiast to jest po kądzieli, prawda, czyli tu. I oczywiście rozbudowuje się, bo to z kolei jest linia męska, ale mojego szwagra, nie? Bo tu jest linia żony, czyli tych powinowanych. Można tak robić, jak ktoś ma ładny program. Nasi koledzy robili takie drzewo, jedna koleżanka mówi, ja mam drzewo 4,5-metrowe. A kolega mówi, a ja 7. O, i walnął taki. Słuchajcie, przepraszam, że nie ostro, ale nie byłem w stanie tego objąć. Notabene, proszę Państwa, ta koleżanka, Wisia Maciejowska, wtedy prezentowała takie drzewo, nazwijmy to proste, natomiast po jakimś czasie dochrapała się takiego drzewa. To jest drzewo zrobione właśnie przez tą koleżankę, tyle tylko, że różnica paru lat jest, nie? W opracowaniu. I tu już widzicie ze zdjęciami zrobione, prawda? Tu jest ta Wisia Maciejowska. To jest ta. Ona robiła drzewo dla swojego męża. Czyli piechotów, ale ze strony męża. I to jest program komputerowy zwany Annenblatt. Annenblatt, bo programów jest, powiedziałem, dużo. Płatny, niepłatny. Ten jest akurat bezpłatny. Czyli jak ktoś z Państwa będzie chciał sobie taki program robić, to wystarczy, że napisze do mnie maila, ja mu to wyślę, ściągawkę, gdzie jak zainstalować. O, to jest takie żartobliwe drzewo Provanta, zrobione tym programem Annenblatt. I zobaczcie, tutaj sobie pozwoliłem zażartować, że Provantem jest kto? Vinci. A to?
Oczywiście, że to nie jest żona, prawda? Ale taki żarcik. Prawda? I takie jakieś teoretyczne. Pierwszy syn probanta, drugi i tak dalej. No taki żart. Co to jest nazwisko? To dzisiaj to my wiemy, prawda? Dzisiaj to jest... O, przepraszam bardzo, nie ten guzik. Dzisiaj to jest tożsamość, prawda? Jeżeli ja pokazuję dowód osobisty Grzegorz Mendyka, Pesel, syn Władysława, prawda, wnuk Franciszka. Wszystko wiadomo, prawda? Jeszcze trochę odcisk palca będzie, czy coś tam i wszystko wiadomo. Ale nazwisko Mendyka to jest coś, co mnie identyfikuje. Kiedyś to nie było to samo. Bardziej to nazwisko było w formie nazwy, przezwisko. Bo kogoś przezywano, jak się zajmował kowalstwem, kowa, prawda? Albo kulawy, bo był kulawy. Albo mówiło się, że on jest taki szybki, taki nie, taki szybki. I no, tak przezywano. Natomiast te nazwy pochodziły od, tak jak dla rzeczy, ludzi czy miejscowości, to była tylko nazwa. W każdej chwili ona mogła się zmienić. Proces przybierania nazwisk dopiero się zaczął tak na dobre w XIX wieku, XX wiek, a tak najbardziej w momencie, jak kodeks Napoleona powstał i tam było obowiązek zapisywania się w urzędach stanu cywilnego. Urzędy stanu cywilnego wymagały nazwiska. Także jak ktoś na przykład przyjeżdżał z Nowego Miasta, on musiał mieć nazwisko. Czyli to były wtedy już tak zwane nazwiska dziedziczone, podczas gdy wcześniej te nazwania okazjonalne, te nazwiska w cudzysłowie, to były rzeczy niedziedziczone. Zdarzało się, ktoś powie, jak to przecież mamy różnych szlachciców i monarchów, którzy mieli nazwiska. Tak, i to były nazwiska często dziedziczone, ale to nie było obowiązkowe, bo jeżeli ten szlachcic miał swoje nazwisko, prawda? Ale powiedzmy kupił nową posiadłość, to on często zaczynał się nazywać od tej posiadłości albo od zmienionej nazwy, prawda? I od czego, skąd te nazwiska tak powiem zaczęły powstawać, już te obowiązujące? Otóż etymologia nazwisk, to jest ta nauka o pochodzeniu wyrazów, najczęściej przyjmowano od zawodu. Kowal, jego syn Kowalczyk się nazywał. Karczmarz, a syn Kaczmarek albo Kaczmarczyk. Jeżeli przybył ze Śląska, to Ślązak. A jak z innych stron, gdzieś tam, wystarczyło z innej wioski, to już był Nowak. Nowak w sensie nowy człowiek. Nowak, jego syn, Nowaczyk. Z Holandii Olendę. Od miejscowy. Bo z Kalisza przyjechał, to Kalisz warszawski, Krakowiak. Najpopularniejszy jest podapelatywny. Czyli apelatyw to jest wyraz pospolity. Czyli od apelatywnym, tak jak baba, kaleta, mendyka, bo baba to wiadomo, co to jest za apelatyw, prawda? I kaleta też, nie? Bo to jest taka skórzana torba, a mendyka to pewno nie wiecie. No kto się pokusi na... Od czego pochodzi nazwisko mendyka? A Franciszkanie? Franciszek zasłyszył w 1209 czy 1206 roku, powołał klasztor franciszkański. A później klasztory franciszkańskie zaczęły przyjmować nazwę zakonu mendykańskich. Czyli żebraczych. Czyli żebraczych. O, tutaj koleżanka widać, że jest latana. Bo mendykanci to byli zakonnicy zakonów mendykańskich, czyli zakonów zajmujących się ubogimi ludźmi. W przeciwieństwie do cystersów, którzy zajmowali się bogatymi ludźmi i sławnymi i przemysłowcami. Otóż mendyk ubogi, znaczy mendyk to był człowiek ubogi, często żebrak, student żebrzączysty. No i ja też tak czasami żebrzę, na przykład dajcie na tą książkę, nie? To tak mi zostało, ja to mam genę. Czyli jest mendyk i mendyka. Ale tu już jest cała historia, nie będę Państwa zanudzał, to jest jakby różny źródło słów. No niemniej nazwisko mendyka, żeńska odmiana, funkcjonuje już od roku, jak myślicie, 1408. Pierwsze notowania, Mendicantus, Martinus Mendicantus był właśnie tak nazwany. Na razie jeszcze nie znalazłem tam przodka. Jest ciekawą rzeczą, że kot ma
20 tysięcy osób w Polsce, na takie nazwisko około, a pies ani jednego. Bywają nazwiska, proszę Państwa, śmieszne, wręcz obraźliwe. Pamiętacie film Miś? Prawda? Tam jeden pan dał swojej córce imię Tradycja. Oczywiście dziecko będzie miało problem z tym. Teraz to nie wiadomo, może dyskietka nazwie dziecko, albo coś, prawda? Tak samo jak sławni ludzie, już nie będę wymieniał ich troje, czy tam innych, ale te swoje wiem, prawda? Albo coś tam. I też nazwiska przyjmowano, czasami specjalnie ośmieszano nazwisko. Dawano nazwisko, jak urzędnik przyjmował człowieka, to mu czasami dawał nazwisko śmieszne. Albo pan, żeby chłopa swojego, że tak powiem, pognębić, to mu dawał nazwisko król. Jeden z kolega mi mówił tak właśnie, który się nazywał król, że mu specjalnie dał, największa fajtłapa, największa łajza, to dostał nazwisko król. Ale bywają też, proszę Państwa, nazwiska, które powstały z pięknych słów staropolskich, natomiast znaczenie tych słów z czasem zaczęło zmieniać się. I to jest wtedy straszna historia. Kiedyś był taki program pani Drzyzny, gdzie ludzie o różnych nazwiskach śmiesznych występowali. Tam była pani, która mówiła, że ona się nazywa Cipa. I nawet nauczycielka jej mówiła, ty się nie przedstawiaj Cipa, tylko ty mów Cipa, bo to wtedy nie jest takie brzydkie to słowo. No, przepraszam, durna baba, że tak dziecku w ten sposób przykrość robiła. Ja miałem, bo przestałem mieć, kolegę, który miał piękne nazwisko od średniowiecznego Pędziwiatra. W średniowieczu na Pędziwiatra, Pędziwiatr taki fiut, fiut, fiut. I się nazywali go Fiut. Nazwisko Fiut. No piękne nazwisko, bo Pędziwiatr, prawda? I tyle, że ludzie zaczęli używać tego słowa do zupełnie innego, że tak powiem, oznaczenia. I w tej chwili ludzie, a jest ich sporo w Polsce, niedawno było ponad 2000, po prostu uciekają z tego nazwiska i zmieniają. I wtedy oczywiście można sobie takie nazwisko zmienić. Najlepszym jakby przykładem na względność nazwiska, czy to jest nazwisko śmieszne, czy to jest obraźliwe, bo dla jednego obraźliwe, dla drugiego nie. Jest taka opowieść, którą mogę powiedzieć. Ci, co słyszeli, to już nie mówią. Otóż, proszę Państwa, przyszedł do Urzędu Stanu Cywilnego w czasie wojny, pod koniec wojny, kiedy Adolf Hitler tak gnębił, że już ludzie patrzeć na niego nie mogli. Przyszedł człowiek do Urzędu Stanu Cywilnego i mówi, kochani, ja muszę zmienić nazwisko, bo się ze mnie śmieją, dokuczają mi. A jak się pan nazywasz? Adolf Dupa. On jest. Rzeczywiście pan natychmiast zmieniamy. Jak chce pan się nazywać? Henryk Dupa. No. Dla niego było coś innego, prawda? Przepraszam za dosadność, ale inaczej bym nie mógł tego powiedzieć. Instytut jest specjalny języka polskiego. Zakład Onomastyki, Pracownia Antroponimii. To są ludzie, którzy interpretują nazwiska, etymologię nazwiska. Będziemy mówić o moim nazwisku, żeby nikogo nie urazić. Proszę Państwa, w internecie można bardzo dużo znaleźć na temat swojego nazwiska, wszystkich nazwisk. Otóż, proszę Państwa, ja nie zdążyłem powiedzieć, ale to może za chwilę. Jak Państwo myślicie, jakie jest najpopularniejsze nazwisko w Polsce? Kowalski. Nowak. Tu zawsze są takie problemy. A ilu, to najwięcej jest Nowak, bo jest ponad 250 tysięcy w Polsce. Kowalscy jest na drugim miejscu, na trzecim Wiśniewscy, a na czwartym, nie pamiętam. W każdym razie ponad 200 tysięcy. No to sprawdźmy, czy to jest najpopularniejsze. Ile jest Kowalskich tu na sali? Nie ma, widzicie. A ile jest Nowaków? Nie ma. A ile jest Mendyków? Jeden. Czyli ja jestem najpopularniejszy. Mimo, że moje nazwisko jest... Nieprawda. Słupscy są górą, bo nas jest... Dwojga nas jest. A, sorry, sorry. Tak, więc w tym środowisku, jakie nazwisko? Słupsk. Dobrze. No to skupmy się na tym nazwisku słupskim. Etymologicznie myślę, że jest sprawa jasna, czy nie? Od czego pochodzi to nazwisko? Słupa. Od miejscowości. Nie od słupa. Myślę, że nie jest to... Nie jest to apelatywne, tylko od
Odna, albo od słupska, albo od słupi. Od rzeki. Od rzeki może być, czyli od regionalizmu, albo od miejsca. Dobrze. Dalej. Ile słupskich jest w Polsce? A nie jest dużo, niezbyt dużo. Ale ponad 1000, 1200. Pani mówi niezbyt dużo, to znaczy ile? Tak, bo nie pamiętam. No, ale, tak. Ale byłam zaskoczona, że tak nie wiem. O ile? Nie wiem. Poniżej 1000. Bo nie pamiętam. To wyżej 1000. No, sprawdzimy, proszę Państwa, zobaczymy, czy Państwo słupscy kłamią, czy tylko mówią. Litera S. To jest, proszę Państwa, ja to dźwigałem. Musimy to wykorzystać, bo przecież bym się zapłakał. To jest słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wydany przez profesora Remuta, 10 tomów, my szukamy S. Proszę Państwa, bardzo proszę odnaleźć swoje nazwisko i zobaczymy, czy Państwo mieliście rację. A kto z Państwa uważa, że jego nazwisko jest bardzo liczne, bardzo takie popularne w tysiącach? No, szybciutko. Pawlikowski. Pawlikowski? O, mamy Rysia Pawlikowskiego w naszej towarzystwie. Bardzo ciekawą genealogię zrobił. Ile jest Pawlikowski? Ile jest Pawlikowski? No strzelać proszę. Moje nazwisko to Woławie chyba jest 10 rocznie. Woławie 10, tak? Moje nazwisko. Czy to znaczy po zamówku? OPQ. Proszę, Pawlikowski znaleźć i mi zaraz... Czyli według Pani jest bardzo dużo. A kto z Państwa uważa, że jest bardzo mało tego nazwiska, Waszego nazwiska? Kto mówi, że jest unikat? Zwierzański. Świe? Zwierzański. Zwierzański. Z przez Z. Proszę do mnie. To ile jest Zwierzański? No dobra, zaraz się wytłumaczysz. O, Pan tutaj nakręca. A ja lecę dalej, bo czas nagle. Otóż, proszę Państwa, to jest metoda, jak zobaczcie, że ktoś szuka, drugi tam, prawda, też by chciał w tej samej książce, prawda, znaleźć Serba. I jest trudno, prawda, znaleźć. Mało tego, to są dane według stanu na rok 1990. Ale my mamy teraz internet. 2516. W internecie znaleźć... Nazwiska Słupski, ale rozumiem, że w obu wersjach, męskiej i żeńskiej. No a Zwierzański? 158. Ile? 158. Na serwisie mojkrewnik.pl można znaleźć, ile jest mojego nazwiska, albo ile jest nazwiska mojego sąsiada, albo mojej sąsiadki. W tej książce, proszę Państwa, to jest rok 1990. Natomiast według Remuta wersji płyty jest 2002 rok. A dzisiejsze, czy powiedzmy 2012 rok, to mamy moi krewni. I zobaczcie, jak to było na przykładzie mendyków. Bo cały czas mówimy o nazwisku mendyka. 860, po 10, 12 latach było 966. Czyli, wiecie co? Jakby policzyć, to jest, proszę Państwa, około 10%. Czyli 1% rocznie. No, brawo. Są rody, które zanikają. A jak wyglądamy w innych krajach? W internecie można znaleźć, ile jest mendyków w innych krajach. Czy waszego nazwiska w Niemczech, prawda, na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie? Mendyka i mendyke. Bo to było tak, że jak emigrował, to mu tam źle zapisali jedną literkę. I widać, ile jest w których stanach, ile tych osób. Mendyk i Nowak. Nowaków oczywiście odpowiednio dużo, tak? To jest generalnie. We Francji. Widać, że w 1915 roku nie było nikogo, ale już w 16 prawdopodobnie jakaś rodzina czy dwie wyemigrowały i tam w departamencie 59 10 osób, prawda? A w tym już było 12, bo widocznie się rozmnożyli troszkę. W Niemczech na przykład jest tyle telefonów, 93 osoby w poszczególnych landach. Zobaczcie, jak pięknie w internecie można wszystko znaleźć. No, próbowałem we Włoszech znaleźć mendyka, ale nie ma. Nie ma takiego nazwiska. Jest Mendica albo Mendika czytane. To są takie karakterystyczne nazwiska. Bo okazuje się, że to chodzi o, pochodzą od miejscowości Mendicino w Kalabrii. Czyli to nie jest moje pochodzenie od żebraka, tylko od Mendicina. Tak?
A dlatego, dlaczego we Włoszech szukamy? Bo ja mam szwagra, który się nazywa Zanella. I kiedyś go pytam, ty szwagier, koniato, co to znaczy Zanella? A on mówi, wiesz, to jest takie, takie coś jak deszcz popada i woda tu na jezdni, na szosie, tam coś, tak tłumaczy po swojemu, czyli mówię kałuża. No. Zanella to kałuża. No to zobaczyłem, ile jest kałuża w Polsce. We Włoszech oczywiście kałuży nie ma, bo kałuża to E i Z to takich nie mają, chyba że tam jakiś się zaplątał Polak. Natomiast Zanella tej kałuży włoskiej jest od cholery, zobaczcie, jakiej dużej ilości, nie? Ale najśmieszniejsze było to, że... A, jeszcze sprawdziłem, ile w Polsce jest kałuży, nie? 9 tysięcy. I też ciekawe, że wszędzie jest równo, z wyjątkiem Łąży, gdzie nie ma ani jednego. No właśnie, ale wracając do tego Zanelli, po paru latach, jak on zaczął trochę lepiej po polsku mówić, ten mój koniato, a ja mniej chyba tego whisky wypiłem, żeśmy zaczęli jeszcze raz rozmawiać, to się okazało, że nie kałuża, nie kałuża. Bo więc wiesz, taki dołek jest przy drodze i woda stoi. Rów przydrożny, czyli taki ciąg wodny, taka Zanella, no. Nie wiem, jak to nazwać. Ale widzicie, jak to czasami manowce są, prawda? Poszukiwania. Emigracja nazwiska. Nazwiska oczywiście z ludźmi emigruje, prawda? Tak jak i teraz jest emigracja najbardziej do Londynu, prawda? Czy, kiedyś to była największa emigracja, szczególnie tak zwana wielka emigracja zarobkowa w tych latach do Nowego Jorku na wyspę Davis Island. Zapraszam Państwa na rejs statkiem SS Kalifornia, kurs z Glasgow do Nowego Jorku w roku 1910. I to jest ten statek. Tak, hałasowały te maszyny i oni tam podróżowali, to były tysiące ludzi skopułowanych tam w tych statku. To jest oryginalny właśnie SS Kalifornia. I na tym statku, proszę Państwa, były listy pasażerskie. Listy pasażerskie, proszę zobaczyć, o list, o manifest pasażerów tej jednostki. Proszę Państwa, i te listy pasażerskie, takie wielkie płachty, o, one się składały z dwóch części, prawda? I musicie mi uwierzyć, że na tych listach jest trzech panów o nazwisku Mentyka. Wierzycie mi? Nie wierzycie. To ja to powiększę. O, proszę zobaczyć. Mentyka Adam, Mentyka Tomasz, Mentyka Tomasz. No właśnie, dwóch takich samych. Ale proszę Państwa, jakie informacje, proszę zobaczyć. Age, lat. 24, 19, 27. Czyli to nie byli, nie ten sam, prawda? Tu jest, co to jest? Miesiące. Occupation, czyli jaki zawód? Czy umie czytać, pisać i czytać? Ten umiał, a tych dwóch sierotów może nie umieli. Skąd pochodzą? Z Austrii. Ale narodowość polska. Prawda? Country, city, z Golcowej. Dalej, co tam jest napisane? Proszę popatrzeć, jakie cenne informacje. Ten Mendyka, Fazer Jan Mendyka, czyli jego ojcem jest Jan Mendyka z Golcowy. A tego ojcem, Fazer, jest Józef Mendyka. To byli bracia, a to są kuzynowie. Natomiast ten, Tomasz, to jest prawdopodobnie bratem tego, prawda? I razem jadą. On ma żonę, wife, Teresa Mendyka. Także zobaczcie, ile te listy pasażerskie potrafią ciekawych rzeczy. A, jeszcze takie, że do kogo płynie, prawda? Adres do kogo płynie. Mało tego. Wzrost, ilość cali, ile stóp, ile cali. Czy complexion, karnacja, czy ma włosy jasne, czy ciemne. Kolor oczu. Słuchajcie, ja się w takich informacji w żadnej metryce nie znajdę. Jeśli ktoś ma szczęście, że jego przodek emigrował, no to ma szansę tam znaleźć. I to jest właśnie list z Kalifornia, z Glasgow do Nowego Jorku 5 marca 1910 roku. To wszystko można znaleźć przy pomocy takich... Proszę, nie nadąży pani, bo to są takie linki. Po prostu młodzież to robi tak w szkole, że od razu cyk, cyk, komórka i już ma. Podaję metodę najprostszą, chociaż dla mnie najbardziej uciążliwą, ale nie broni się przed tym. Otóż G. Mendyka, czyli Grzegorz Mendyka, małpka WPPL. Jak ktoś do mnie napisze, temu po prostu wyślę tak zwany zestaw linków do tych poszukiwań i on sobie tylko klik i już jest tam, prawda?
ja wiem o pochodzeniu moich dziadków, to znaczy rodziców, moich rodziców, a wiesz, że oni byli tak zwanymi osadnikami niemieckimi, bo wtedy, kiedy oni się urodzili, to były Austro-Węgry i chciałabym się dowiedzieć jeszcze wcześniej, skąd właściwie Kołomyja, skąd oni właściwie... Ma informację, że oni gdzieś tam w Kołomyi się. Tak, ale i teraz, wcześniejsze, skąd oni przybyli do Kołomyi. Dobrze, teraz proszę Państwa jest taki problem. Jak próbować szukać naszych przodków, którzy na przykład w Kołomyi się znajdowali? Oczywiście ja nie wiem dokładnie, nie wiem, czy oni tam byli, czy nie i jakie źródła, ale moja odpowiedź dla Pani jest taka. Po pierwsze, w towarzystwie są ludzie, którzy bywa, że w tych rejonach poszukują. We Wrocławiu jest bardzo dużo, ja to nazywam genealogów kresowiaków, którzy mają przodków na Kresach. Ja akurat nieszczęśliwie nie mam, w związku z tym głównie w Pedlandii, wiecie co to jest Pedlandia? Kraj podziemnej pomarańczy, tak. No. Tak. I ja mam tam projekt Poznań, dziękuję, gdzie tam już jak gdyby są ludzie, którzy wyszukują i mi podpowiadają, gdzie moi przodkowie tam byli, ale tylko w Wielkopolsce. Natomiast Kresy to właśnie próbujemy zebrać ludzi, którzy się interesują Kresami ogólnie, prawda? Litwa, Ukraina, Białoruś i tak dalej. I na przykład Franek bardzo się interesuje i taką grupę próbujemy stworzyć kresowiaków, żeby oni się ekstra spotykali i między sobą wymieniali doświadczenia. To po pierwsze, po drugie, na tych spotkaniach można się dowiedzieć, jakie są metody dotarcia do archiwów, na przykład Metryk z Kołomyi. To znaczy to już wiem, bo znalazłem w internecie. No więc, ale to tylko w ten sposób i ktoś, kto szuka, prawda? Albo ktoś już znalazł. Powiem Pani tak, że my 5 kwietnia mamy konferencję naszego towarzystwa, konferencję genealogiczną z okazji 20-lecia naszego towarzystwa w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i przyjeżdżają genealogi z całej Polski, z różnych towarzystw genealogicznych. I jedna z pań, ona przyjechała spod Warszawy chyba, ona mówi, ale ona by chciała mieszkać w hotelu z kimś, kto robi poszukiwania w Kołomyi. Więc ja zacząłem rozpytywać, kto z naszych poszukuje w Kołomyi i jeszcze nie dotarłem, tam gdzieś chyba ze 2 czy 3 osoby są podejrzane, i będziemy próbowali je kontaktować. I teraz, ja sobie wyobrażam, że moja rola polega na tym, że ja daję Pani adres tej kolegi Ani, koleżanki Ani Pani Feldynowska spod Warszawy, która po prostu szuka w Kołomyi. I będziecie sobie razem szukać, bo nie czarujmy się, ja nie jestem alfa i omega, że ja wiem wszystko, nie? Ja tylko wiem mniej więcej, gdzie jak próbować, prawda? Czyli, krótko mówiąc, są metody dotarcia do Kołomyi i do metryk, do nie tylko metryk, ale do innych dokumentów, bo szczególnie osadnictwo niemieckie jest problemem specjalnym, są na portalach genealogicznych, takich jak genealodzy.pl, to jest portal genealogiczny dyskusyjny, tam znajdziecie Państwo bardzo dużo wypowiedzi ludzi, którzy interesują się w szczególności osadnikami, kolonistami niemieckimi. Bo to jest cała olbrzymia dziedzina tych osadników niemieckich, czy to w Kołomyi, czy to gdzieś na Ukrainie, bo wiadomo, że Carycja Katarzyna na przykład sprowadzała kolonistów, specjalnie ściągała, prawda? Również w Polsce, w Galicji też byli osadnicy niemieccy. U nas byli Holendrzy byli osadnikami. Szwedzi byli swego czasu osadzani w Polsce, prawda? Towarzystwa genealogiczne, proszę zobaczyć, w Polsce Towarzystwa genealogiczne, jest ich około 20 w tej chwili, mówię około, bo tak jedne są, nie są, działają. To są niezależne twory, niezależne organizacje. Była próba zintegrowania ich pod jednym kierownictwem w Warszawie, ale się nie udała, bo nikt się na to nie chce zgodzić, bo czapek to my mamy dosyć, prawda? W związku z tym każde towarzystwo, tak zwane regionalne, działa niezależnie. Natomiast utworzyliśmy my, regionaliści, nazwijmy to, tak zwane Polskie Towarzystwo Genealogiczne, PTG, Polskie Towarzystwo Genealogiczne, które jest, można powiedzieć, jakby internetowym towarzystwem. I to towarzystwo właśnie prowadzi to genealodzy.pl. Portal, tak. To jest takie towarzystwo, które
integruje nas. Nie ma nad nami ani władzy, ani nic. My nie płacimy tam żadnych składek. Natomiast my jesteśmy członkiem zbiorowym tego towarzystwa. Bezpłatnie. Członek wspierający, wspieramy go. Natomiast każdy może się do tego towarzystwa napisać, jeżeli chce wspierać ich działalność. Ja na przykład, nie chwalący się, jestem, proszę Państwa, członkiem trzech towarzystw wspierających. Pomagamy sobie w ten sposób, że jak gdyby łączymy ludzi i kontaktujemy, żeby sobie razem pomagać. Czy jest towarzystwo, też takie regionalne towarzystwa kresowe, nie całość kresowych towarzystw, tylko poszczególne regiony, ale kresy nie tylko przedwojenne, to znaczy teraz od II Rzeczpospolitej, ale jeszcze przed I Rzeczpospolitej. Kolega mi pomoże. To znaczy nie chodzi o konkretnie o Żytomierz. Czy jest takie towarzystwo kresowe, żytomierskie, czy coś takiego? No, pytanie jest dość trudne i może zacznę od tego, że jest w internecie portal Genealogia Kresowa. Portal jest Genealogia Kresowa, tak jak jest portal. Albo kresy.pl. I tam właśnie jest tablica ogłoszeń. Można się wpisać, kto poszukuje swoich przodków z kresu, z jakich miejscowości itd., itd. W ogóle są tam o cmentarzu w Łyczakowie, o cmentarzu na Rosie itd. O kresach jest sporo. Specjalny portal dla kresowiaków. Natomiast jeśli chodzi o towarzystwa w Polsce, tak typowo kresowe, to raczej to się skupia przy poszczególnych towarzystwach genealogicznych. I trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Ja osobiście nie znam takich towarzystw typowo genealogicznych, które się zajmują kresami. I to przy tych towarzystwach, które tutaj Grzegorz wymieniał, tak jak towarzystwo genealogiczne jest w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, to właśnie przy tych towarzystwach tam skupiają się ludzie, którzy się zajmują poszukiwaniem swoich przodków na kresach. Są towarzystwa kresowe, tak zwane specjalizowane, nie? Na przykład, ja nie potrafię nazwać w tej chwili, ale takie właśnie konkretnej miejscowości czy jakiegoś regionu. Na pewno są. Natomiast czy akurat Żytomierz, bo Pan o Żytomierz pytał, tak? Czy Żytomierz akurat jest... Bo może takie podpytanie, czy jeżeli w tej gubernii żytomierskiej w czasie rozbioru, prawda? Czy parafie, które należały do diecezji żytomierskiej, czy są dokumenty w Żytomierzu, chodzi o to? Ja chodzi konkretnie o Olewsk. To proszę Pana, Pan pyta o zupełnie inny temat teraz. Otóż proszę Państwa, my wiemy, w jaki sposób znaleźć informacje, czy i gdzie są metryki na przykład z Żytomierza. Bo Pan o to mówi, prawda? Bo jest tak zwana baza parafii, niekoniecznie w parafii, proszę Pana, bo otóż metryki mogą być w parafii, ale parafia mogła się spalić, mogła się zmienić w archidiecezji, w archiwum państwowym i wreszcie informacja może być u mormonów. Mormońska baza metryk, proszę Państwa, mówi o tym, gdzie dane metryki są, jeśli nie spaliły się, jeśli w ogóle są w jakiś sposób zachowane. Czyli krótko mówiąc, to o czym mówię, że metody poszukiwania to jest to, co jest przedmiotem tych naszych warsztatów generalnych. Na tych warsztatach, no to jest akurat za duży temat, bo ja te warsztaty prowadzę w ten sposób, że 4 razy w miesiącu, czyli co tydzień, są 2 godziny warsztatu i mówimy jeden temat, prawda? Jest trudno, żebyśmy teraz w ciągu tak krótkiego czasu te rzeczy omówili. Ale tam właśnie pokazujemy, w jaki sposób poprzez internet dowiedzieć się, czy i gdzie są dostępne metryki z Żytomierza. Są metryki z kresów, generalnie mówiąc, są możliwe tak, w Archiwum Głównym Akta w Warszawie. To jest jedno archiwum. Archiwum Baziaka w Krakowie. Drugie. Są w archiwach, powiedzmy, Żytomierza, czy odpowiedniego archiwum państwowego, które w tej chwili gdzieś działa. I mogą być mikrofilmowane te metryki przez mormonów,
A jak Państwo może wiecie, to Mormoni to jest taki kościół, prawda? Świadków Dni Ostatnich, wszystkich świętych Dni Ostatnich, który mieści, który swój kościół ma, parafię ma we Wrocławiu i dzięki naszym między innymi staraniom parę lat temu oni we Wrocławiu utworzyli bibliotekę, czyli tak zwaną Centrum Historii Rodziny, gdzie można zamówić sobie mikrofil znaleziony przez internet, ściągnąć do Wrocławia i umówić się na czytnik i przeglądać te mikrofilmy, czytać. W Wrocławiu jest też Towarzystwo Kresowia, tak, które z nami współpracuje i dla osób, które poszukują swoich przodków, które byłyby zainteresowane, żeby znaleźć osoby, które poszukują też z tych samych rejonów, warto byłoby nawiązać kontakt z tym Stowarzyszeniem Kresowian. Oni mają regularnie spotkania tam co miesiąc, wydają swoje jakieś nawet broszurki, czasopisma. Także warto byłoby z nimi nawiązać kontakt po to, że oni właśnie mają możliwości, mają osoby, które poszukują właśnie, praktycznie mogą być poszukiwać z tych samych archiwów, które Pana interesują. Po swoim nazwisku wiem, że w tej chwili jest chyba dwie osoby tylko w Polsce. Natomiast ze zdziwieniem zobaczyłam w tej książce, że w okolicach Tarnowa było to nazwisko w 90 roku. Jak można sprawdzić, kto to jest? Bo nic mi nie wiadomo o tym. Wiem, że dobrze, jakie nazwisko, jeśli można? Noc przez TZ. N-O-T-Z. To jest nazwisko. A nie Nycz albo, nie. Albo Nycz? Nie wiem, jak się nazywa. Nie, wie Pani dlaczego? Nie, pradziadek przyjechał ze Szwajcarii, mamy dokumenty także. Bo nie, ja nie mówię, że Pani ma inne nazwisko, no. Tylko że bardzo często są te rzeczy zniekształcane. Ale tam powiedzmy, więc zobaczyłam, że w Tarnowie jest takie nazwisko i to mnie zaskoczyło, bo nigdy nie słyszałam. To ile nazwisk w Polsce Pani zna? W tej chwili chyba jest już nas tylko dwie, bo umierały wszyscy. Ale w słowniku, tam było 11. W słowniku tu jest. 11 tam było. Jest 11. Czyli w 90 roku było 11, a w tej chwili w mojej krewni jest? No, ja wiem, że my jesteśmy dwie, więcej mi nie wiadomo. Bardzo proszę po pierwsze sprawdzić w mojej krewni. To czy się Pani dowie, ile teraz jest? Nie, mnie ten Tarnów najbardziej interesuje. Dobrze, ale proszę mi pozwolić teraz powiedzieć. Więc po pierwsze sprawdzić, ile to teraz niby mówią, bo to są dane według PESEL-u, według danych osobowych. Po drugie, proszę Panią, proszę zdobyć książkę telefoniczną, starą, stare książki telefoniczne, wtedy jak jeszcze podawano adresy i numer domu, i numer mieszkania. Były takie, teraz ochrona danych osobowych nie ma. My mamy dużo książek telefonicznych starych, gromadzonych w tym celu właśnie w towarzystwie. Wrocławiu Poczta na Purkiniego ma archiwum książek telefonicznych. Tak, czyli na Purkiniego wszystkie książki. Jeżeli Pani Starnowa znajdzie książkę z tymi adresami, to Pani wyciąga sobie ewentualnie adres, może telefon nawet. I wtedy Pani próbuje znaleźć, czy jeszcze ci ludzie tam mieszkają. To jest jeden kierunek. Następny, proszę Pani, proszę wejść w internet, są tak zwane książki telefoniczne, internetowe. Proszę do mnie maila napisać też, to ja mam książkę telefoniczną z 2003 roku, cała Polska. Wrzucam nazwisko i mi wylatuje mendyka 200 sztuk w różnych miastach, ci co mieli telefony. I jeśli Pani będzie miała szczęście, to znajdziemy tam telefon i jeśli Pani złapie telefon, a jeszcze będzie w czym, no to już Pani z domu. I zaprosi mnie Pani na spotkanie kuzynów z dalekiego kraju. Intryguje mnie pewna taka zbieżność brzmieniowa, nazwiska Mendyka i Mendychowska. Czy Pan sądzi, że można by połączyć źródło nazwisk? Wiem, że nie można. Nie można. Proszę Pani, bo mendyka jest, znaczy ten rdzeń etymologiczny mendyk, to jest taki dość popularny. Jest mendyk, mendyka, ja tu rozróżniam. Natomiast mendykowski jest też i tu prawdopodobnie etymologia jest zupełnie nie od apelatywna, tylko od miejscowości Mendykowce. W słowniku geograficznym Sulimierskiego, to jest takie wielotomowe dzieło z 1800 roku, są wszystkie miejscowości. I w Bezarabii na Ukrainie wymieniona jest maleńka miejscowość, niemalże wioska, Mendykowce.
i Mędykowski prawdopodobnie od tego pochodzi. Prawdopodobnie. No potwierdzenie tego prawdopodobieństwa, tak, które powiedzieli Wrobiacy. A teraz? Nie, to Wrobiacy to są wszyscy nasi, bo przecież najpierw tam poszli, a później stamtąd tu, prawda? Tajojmy ze Wrocławia, wszyscy ze Lwowa tajojmy. Nie. Proszę panią, no ja wiem, ty jesteś z Grzegorzewa, a ja z Wrocławia. Proszę panią, Mędychowski to może być zniekształcenie przez księdza zapisującego albo urzędnika. Napisał, jak się nazywasz, Mędychowski. On źle wymawiał Mędychowski. Mogło być, ale oczywiście to tak, ja tak mówię jak porozumionek teraz, nie? Że aliści to może tak być. No. Ale pomówki w istocie miały miejsce, ponieważ mieli problem z naszą babcią, która nazywała się Cichewicz, a była zapisana jako Cichewicz, ponieważ tak dość wymaga. A tu cię wyprostuję, bo przepraszam, że się odwrotnie. No ale to już jest, tak powiem, dywagacja i kłótnia między genealogami rodzinnymi, prawda? Co było pierwsze? Proszę państwa, zniekształcenia są takie, że my znamy przypadki, że ksiądz w tej samej parafii potrafił pisać każde dziecko niemalże inaczej nazwisko tej samej rodziny. U mnie jest bardzo popularne czy Mędyka, czy Mędyka, E. Zniekształcają. Chociaż nie spotkałem człowieka, który by miał nazwisko E. Bo tu akurat każdy pilnuje tego, prawda? No, ale Mędycki na przykład jest Mędycki, prawda? To prawdopodobnie też od tego. Jak tam taśma naleci? Jeszcze 15 minut. Widzicie, taśma mija, życie mija, ja powiem tylko, a genealogia zostaje, proszę państwa. Także bierzmy się za genealogię, bo taśma minie. Ma swoją określoną długość. Proszę bardzo. Ciekawe spotkanie, ale jak państwo opuszczę. Proszę państwa, jak ja mówię o tym, żeby się zajmować genealogią, to czasami takie refleksje, no. Pasje można mieć różne, prawda? Można się zajmować wędkarstwem. Można się zajmować siatkówką. Ale cóż ten człowiek po sobie postawił? Właśnie genealogią się bardzo zajmuje. Łeb ryby na ścianie. Piłkę siatkową postawił sobie swoim potomkiem. Natomiast jak się genealogią zajmie, to on przynajmniej zostawi po sobie drzewo. Jakiś ślad. Mamy taki przypadek kolegi, który był bardzo aktywny w genealogii, po czym nagle mu coś, że tak powiem, odbiło i wiecie czym został? Nie uwierzycie, pielgrzymem. I depcze ziemię tą naszą kilometrami. W Rzymie był pieszo. 3,5 tysiąca do Compostela, Santiago de Compostela, pieszo. I ja mówię do niego, Paweł, no ja rozumiem. Zepczesz tą ziemię, ale jaki ślad na tej ziemi zostawisz? Kiedyś twoi potomkowie za 200 lat powiedzą, słuchajcie, był taki prapradziadek Paweł, który podobno był sławnym piechurem, czy tam pielgrzymem, ale śladu na tym nie zostawił. Genealogii nam nie zostawił. Prawda? To co to za... To jest jego fanaberia. Przekażę, że będzie chciał obecność jeszcze brata, jeśli pozwolisz, mimo że idzie na siatkówkę, to kontynuując to, co ja zaczęłam, stworzył nasze drzewo, które liczy już 18 tysięcy osób. Także szans zostawi. O, zaraz, to pewnie szans. Przepraszam, to drzewo jest jak... To jest w serwisie MyHeritage. O, widzicie, ja znowu niestety gaduła o MyHeritage. Proszę państwa, oczywiście MyHeritage jest pięknym portalem, dużo może, ale ja na przykład odradzam korzystając z tego MyHeritage. Powiem dlaczego. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, jak o wywiad poprosili mnie z MyHeritage, to ja im to powiedziałem, że ja odradzam ludziom korzystania z MyHeritage. Po pierwsze płatne. Ja wiem, co pan chce powiedzieć. Ja jestem spylany. Jest szereg zabezpieczeń, które trzeba po prostu odpowiednio ustawić. Tak, po to, żeby tak. Pod warunkiem, że pan się tam zapisał parę lat temu. Teraz każdy płaci do 250 darmo, a powyżej 250. A propos, mamy kolegę, który ma 40 tysięcy, ostatnio był u nas na MyHeritage. Ale pytanie dla pana przed wyjściem. Czy pan ma plik getcom z tego MyHeritage? Najbardziej.
to co jakiś czas go sobie. To proszę mi go przysłać. Ja panu to przerobię na plik Allenblatt. Za ile? Ale ja sobie doskonale radzę z tym oprogramowaniem. Ja mam kilka różnych wersji. Ale nie, ale ja przyszedłem. Allenblatta pan ma? Chcę wzbogacić to, co już wiem. No nie, to tego programu jeszcze nie używam, ale niemiecki. To mam prośbę taką, że pan przerobi to na Allenblatta. I proszę pana, i wobec tego pan jako doświadczony genealog, tu panie załamy? Tak. No proszę bardzo. Proszę państwa, ten kolega z Franciszkiem i oczywiście z panią Niną organizujecie Towarzystwo Genealogiczne Puławskie. I niech się pan proszę nie miga, pan już jest proszę. Pomimo tego, że to tak dobrze zabrzmiało, to jest na razie margines moich zainteresowań, ja przepraszam, bo mam ich po prostu bardzo dużo i we wszystkich chcę być dobry, a dobrze, nie wszystko się udaje godzić. Ale prosimy po to, żeby pokazać innym ludziom, po co macie ściągać tutaj zagranicznych ludzi z Wrocławia jak ja? Po co ja tyle gadam? Pan powinien teraz robić prezentację. Ale pan jest świetnym gawędziarzem. Dziękuję panu Grzegorzowi. Wiadomo, że na pewno mamy wiele, wiele pytań, ale to spotkamy się za jakiś czas. Z tym kolegą oczywiście. Z tym kolegą również. I będziemy chyba kontynuować naszą nowo zaczętą podróż. Tak jest. Bardziej, że mam nadzieję, że jakaś taka grupa przynajmniej inicjatywna się zbliża. Chyba tak. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy rodziną, w jednym celu.